Sebastian Kaleta krytykuje decyzję TSUE o przyspieszeniu wyroku w sprawie mechanizmu warunkowości. Mechanizm warunkowości. Sebastian Kaleta, jest presja, by odbierać środki Polsce. Niestety widzimy, że w chwilę po ratyfikacji przez Polskę budżetu instytucje Unia Europejska ruszyły do ultraofensywy przeciwko Polsce, powiedział w piątek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Rozporządzenie o warunkowości nazwał pozaprawnym, pozatraktatowym narzędziem. Próbuje się Polakom wmawiać, że nie mogą pewnych reform u siebie wprowadzać. Kiedy okazało się, że Unia Europejska nie ma skutecznych narzędzi, żeby na Polskę wpływać, wymyślono takie narzędzie, jak to rozporządzenie w sprawie systemu warunkowości, RET, by móc sobie wykreować taką pałkę, szantaż na suwerenny rząd, wskazał Kaleta. W piątek przekazano, że prezes TSUE zdecydował o rozpoznaniu w trybie przyspieszonym spraw dotyczących mechanizmu warunkowości, służącego ochronie budżetu Unia Europejska w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Jak poinformował TSUE, rozprawa odbędzie się 11 i 12 października. Widzimy, że jest presja. W maju Parlament Europejski złożył do Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska wniosek, aby ten w przyspieszonym trybie zajął się skargą Polski i Węgier, dotyczącą mechanizmu powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Chodzi o skargi, jakie Polska i Węgry w marcu złożyły do Trybunału na tzw. mechanizm warunkowości w budżecie Unia Europejska. Z kolei w czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości. Skrytykował w niej Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w Unii Europejskiej. Widzimy, że jest presja, żeby te środki Polsce odbierać. Wczoraj dyskutowaliśmy o rezolucji Parlamentu Europejskiego, który mówi, żeby już teraz odbierać Polsce fundusze, a dziś TSUE mówi, że rozporządzenie o warunkowości będzie rozpoznane w trybie przyspieszonym, wskazał Kaleta. Dodał, że ci, którzy twierdzili, że latami będzie dyskutowane to rozporządzenie, latami będzie trwało opracowanie jakichś wytycznych i będą opracowywane procedury, niestety się mylili. Polacy dokonali wyboru. Wiceminister zaznaczył, że resort sprawiedliwości i Solidarna Polska od początku podkreślały, że jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie, to będzie próba bardzo szybkiego zastosowania go w praktyce. Niestety widzimy, że w chwilę po ratyfikacji przez Polskę budżetu instytucje Unia Europejska ruszyły do ultraofensywy przeciwko Polsce, ocenił Kaleta. Jak podkreślił, rozporządzenie jest pozaprawnym, pozatraktatowym narzędziem, które ma służyć dyscyplinowaniu politycznemu państw, które mają inną agendę niż Bruksela i jednocześnie ma być narzędziem szantażu politycznego wobec państw, które prowadzą suwerenną politykę. Polacy w wyborach dokonali wyboru polegającego na tym, że ma rządzić ta konkretna opcja polityczna i ta konkretna opcja podlega ograniczeniom wynikającym z polskiej konstytucji i również z traktatów unijnych. Tylko w sprawie, w której są spory z Unią Europejską, Unia nigdy tych kompetencji nie uzyskała, tylko chce szantażem politycznym, wręcz agresją polityczną, wymusić przyznanie jej tej kompetencji, a nie prawem, nie umową międzynarodową, mówił wiceminister. Jak dodał, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo TSUE oraz konsekwentne poszerzanie kompetencji Unia Europejska wbrew traktatom, bo to jest proces trwający od kilkudziesięciu lat, nadzieje, że akurat nagle ten Trybunał stanie po stronie Polski, są szczytne, ale są już poza naszym wpływem. Zaznaczył, że dopóki mieliśmy narzędzie weta, ten wpływ mieliśmy. Skarga Polski i Węgier. Złożone przez polski i węgierski rząd skargi do TSUE dotyczą decyzji z grudnia 2020 roku. Liderzy państw Unia Europejska porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu warunkowości. W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu Unia Europejska zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości, czyli blokowania środków finansowych dla państw członkowskich. Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu Unia Europejska,
w tym Next Generation EU Funduszu Odbudowy, należytego zarządzania finansami oraz ochroną interesów finansowych Unii. Jeszcze w grudniu 2020 roku zaskarżenie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości wypłat z budżetu powiązanych z przestrzeganiem praworządności zapowiedzieli szefowie rządów Polski i Węgier, Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán.